trzy, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. Witam serdecznie wszystkich widzów portalu nagłośnieniowego. Witam Was oczywiście z jak zwykle pełnego nowości stoiska DB Technologies na targach ISC w Amsterdamie. Tutaj widzicie zapowiadany na czerwiec tego roku produkt, który stanowi źródło liniowe o stałej krzywiźnie. To jest seria C od DB Technologies. Tutaj akurat widzicie C12. Będą też wersje C15, czyli tak jak tutaj będziemy mieli driver z 3-calową cewką, 1,5-calowym wylotem, natomiast zamiast 12 będzie 15, a także niespodzianka, trzecia wersja do wyboru, wersja 212, czyli na dwóch 12. Czym się charakteryzuje ten sprzęt? Otóż jest to wielozadaniowe, tak jak wspomniałem, źródło liniowe o stałym ugięciu. Jeśli chodzi o pojedynczy moduł, będziemy mieli 22,5 stopnia w poziomie, natomiast w pionie będzie to tradycyjnie asymetryczny horn, czyli 20 stopni do góry, 35 stopni do dołu, łącznie 55 stopni, więc wspaniale będzie można dopasowywać się z charakterystyką kierunkową do nagłośnionego obszaru. Oczywiście pełen zestaw akcesoriów do podwieszania. Na pewno znacie tego typu konstrukcje, bo już są na rynku, więc tutaj dużo wyjaśnić nie trzeba. Natomiast co będzie szczególne w przypadku tego produktu, to możliwość łączenia paczek zarówno w poziomie, jak i w pionie. Więc maksymalna konfiguracja w przypadku na przykład C15 to będzie 6 sztuk na stronę. Opowiem Wam teraz, jak to będzie mniej więcej działać. Otóż paczka posiada punkty montażowe we wszystkich czterech narożach. W zestawie mamy do każdej paczki dołączony taki device. Można go używać w ten sposób, bądź w ten sposób, łącząc te urządzenia w klastry. Jeśli chodzi o wspomniane przeze mnie łączenie w pionie, może spotkaliście się z taką serią DB Technologies Ingenia, tam ta technologia też jest wykorzystywana. Otóż dwie paczki zestawione ze sobą driverami do siebie mogą dzięki takiemu układowi sterować wiązką w zakresie plus minus 10 stopni i to tutaj też będzie działać. Oczywiście Ingenia ma tylko podczerwień u góry, natomiast tutaj seria C będzie miała też podczerwień po bokach, także w zależności w którą stronę się rozbudujemy, system i tak będzie wiedział, z ilu elementów się składa i dobierze do tego odpowiednie nastawienia. Wygląda na to, że będzie to bardzo elastyczna propozycja, a przy okazji dosyć mocna, bo tutaj skuteczności sięgają do 140 dB w przypadku modułu na 15-calowym głośniku. Obejrzyjmy sobie teraz może w szczególe, jak to wygląda z tyłu. Słuchajcie, w serii C będzie użyty flagowy model wzmacniacza od DB Technologies, czyli DigiPro G4, taki sam jak w L212. I w subach S218. Także mamy moduł komunikacji RDNet na module, który docelowo będzie mógł być wymieniony na moduł z obsługą Dante. Do tego, z racji, że jest to paczka wielozadaniowa i często będzie używana w mniejszych konfiguracjach, mamy wyjątkowo wyświetlacz, podobnie jak w serii Ingenia, więc będziemy mogli podstawowe rzeczy dotyczące konfiguracji wykonać bez pomocy komputera. No, oczywiście wejście liniowe podaj dalej i zasilanie Power Control One, IP rating, obecnie standard w naszej branży. Jeszcze tylko USB do aktualizacji firmware'u. I co najważniejsze, tak jak wspominałem, każda paczka będzie miała w zestawie jeden taki klips, który możemy tutaj przechowywać. I oprócz tego osłonę przeciwdeszczową na szybki montaż. Co robimy z tym klipsem? Widzicie tutaj po bokach, tak jak już wcześniej pokazywałem, punkty montażowe. Warto też zwrócić uwagę na porty IRDA. Jak widzicie, wszystkie wypusty w paczce są niesymetryczne, również ten przy porcie, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie nieprawidłowo zestakować tych paczek. Po prostu fizycznie nie jest to możliwe. Ogólnie
w takim pierwszym kontakcie paczka wygląda naprawdę mega, mega obiecująco. Czekamy już na pierwsze dema, jesteśmy w trakcie ustalania terminu, więc będziemy chcieli Wam pokazać ten sprzęt u nas w kraju, jak tylko szybko się da. Na pewno nie jest ciężka, także myślę, że przyjmie się na rynku od razu. Pozdrawiam Was z Amsterdamu i do zobaczenia we Frankfurcie.